Dla mnie uwielbienie jest językiem miłości Pana Boga. Modlitwa uwielbienia, nie wiem jak to się dzieje, ale potrafi zmienić rzeczywistość ze strapienia w pocieszenie. Wszystko zaczęło się po warsztatach, które odbyły się tutaj w RTCK z udziałem Marcina Zielińskiego. Jeśli uwielbienie jest kluczem do tego, żeby ludzkie życia się przemieniały, jeśli uwielbienie jest kluczem do tego, żeby Bóg przyszedł na dane miejsce i zaczął czynić, co chce, a chce uzdrawiać, chce uwalniać, chce zmieniać życia, to my musimy być wspólnotą uwielbienia. Otwarcie się na modlitwę uwielbienia nastąpiło rok temu. Przestałam chować, swoje talenty. Uwielbienie staje się kluczem do tego, żeby Bóg nawiedził swój lud. Bóg chce posłać ludzi, ale dopiero kiedy ludzie się zaczną to modlić, On ich pośle. Diabeł, zły duch, strasznie nie lubi uwielbienia. Szczególnie w tych momentach, gdzie nie mamy za co uwielbiać. A znowu Pan Bóg jest troszeczkę taki... lubi, o. Tak to powiedzmy, no nie? Zapraszam Was do modlitwy uwielbienia. Zacznij wielbić Boga, wpadniesz w rzekę, która zacznie płynąć i nie będziesz się po prostu orientował, gdzie jesteś w pewnym momencie, ale będziesz tam, gdzie Bóg chce Cię mieć. W uwielbieniu jest przyspieszenie. To, co w swoim życiu zrobisz w parę lat, w uwielbieniu Bóg może przyspieszyć i zrobić to w moment. Kiedy ludzie będą przychodzić do Waszych wspólnot, do Waszej wspólnoty, żeby przyszli i żeby ożyli.